Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Moi drodzy, kontynuujemy sobie eksplorację Zepho. Generalnie tu mamy jakieś drzwiczki. To jest chyba, wiecie co, z tego co sprawdzałem na mapie przed nagraniem. No to jest chyba skrócik, dokładnie. Aha, i tu wracamy się do tego środka, dobra. Czyli w takim razie nasza droga tędy nie prowadzi. Droga Jedi wiedzie gdzie indziej. No dobra, to ruszajmy. Już nie mogę się doczekać, powiem wam, bo w tego Fallen Order naprawdę gra mi się mega przyjemnie. Tylko pytanie, gdzie? Oho! Zaraza, zaraz się na nas rzucą. Dobra, mamy punkt umiejętności. A wy panowie to nie reagujecie na mnie zbytnio. No dobra. Albo reagują. Czekajcie, podbijajmy te pociski. Nie wiem, czy się bić z tamtymi, czy nie. W sumie już tam byliśmy, więc chyba nie ma sensu się wracać. Tylko poczekajcie, gdzie ja powinienem iść? A tu mamy przejście. Okej, dobra, to ruszajmy. W takim razie tutaj na górę. A, tu wcześniej mi się kalnie podciągnął i zapomniałem tu pójść wcześniej, no. Znaczy, tak, na poprzednim odcinku tak było, no. Teraz mi się przypomniało. Tu mamy kolejnych szturmowców. No dobry, dobry. Odbija pociski normalnie jak Wiedźmin. Tu mamy jeszcze skrzynkę. Obczajmy sobie. Wracaj tu. O, coś tam było. Okej, rękojeść miecza, obowiązek i determinacja, spoko. Dobra, w takim razie idźmy dalej. Pytanie, czy ja tu się na coś jeszcze interesującego natknę. Tam mamy chyba przejście dalej z tego co wnioskuję. Oho, to będzie dobre. Pięknie. Idealny cios na plecy. O, wróg! No wróg stary, kabum, dobra. Pytanie, czy ja coś tu znajdę jeszcze interesującego z tej drugiej strony. Trzeba naprawić łącze komputerowe, by skorzystać z tego urządzenia. A, to tak, to BD-1 ma problem z tym łączem, także na razie z tym nic nie zrobimy. Z tego też nie skorzystam, to było na czerwono wcześniej. Czyli tak naprawdę, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego jak ruszać już dalej. Bo nic więcej tutaj w zasadzie nie znajdziemy. I wbijemy sobie też jeszcze za chwilkę punkcik umiejętności. Dobra, medytuj. I przede wszystkim właśnie zainwestujmy w skill pointa, czekajcie, drzewko. I teraz tak, mamy jeden, więc trzeba się zastanowić bardzo poważnie. To mogę, czekajcie, tego nie mam jeszcze kupionego. Co mamy tutaj? Uderzenie z doskoku. Kal rzuca się przed siebie i atakuje swój cel. Wykonanie skoku w trakcie doskoku dodaje salto nad przeciwnikiem. Podejrzyjmy. Aha, ja tak doskakuję. Wow, okej, tak doskakuję i tak tnę. No to jest w sumie spoko, żeby tak właśnie szybko doskoczyć do przeciwnika. A zobaczmy jeszcze tutaj. Aha, i trzymam gościa i on ma slow motion i wtedy go mogę zajść od tyłu. Ale ja chyba wolę ten atak, wam powiem. W moc raczej będziemy najmniej inwestować. Tak mi się wydaje. Dobra, czyli ja muszę przytrzymać Y, czyli u mnie trójkąt, żeby to zrobić. Dobra. Czyli tak, mamy cios mocniejszy pod trójkątem i później jeszcze przytrzymać. Muszę zaraz sobie to będziemy testować. Dobra, z tego drzewka na razie możemy wyjść. Zobaczmy. O, okej, taki doskok. Dobra, to może być spoczko. Zobaczmy, jak to się w ogóle wszystko na mapie prezentuje jeszcze. Mamy kolejne dwa przejścia. No dobra. Na razie oświetlajmy sobie drogę. Ośrodek turbin. Poczekajcie, jak to się tu prezentuje. Bo tak, mogę iść tam, ale mogę też iść tutaj. Wydaje mi się, że tutaj możemy znaleźć jakiś skrócik w sumie w tym miejscu, bo to wygląda tak, jakbym się cofał, a tam jakbym szedł do przodu, więc może na razie pójdziemy tutaj. Zobaczymy, co znajdziemy w tym miejscu. Może coś właśnie pobocznego ewentualnie. Chociaż to pomieszczenie, powiem wam, wygląda strasznie podobnie do jednego, w którym już byliśmy. Dobra, Kal, spokojnie, musimy sobie też ścieżkę oświetlać, żeby to jakoś przypadkowo nie spaść. I tam mamy skrzynkę, widzę. Także zgarnimy ją sobie. A, no dobrze. Co to? Okej, nowy materiał na miecz świetlny miedź. No, z miedzi to raczej średnio. Będę korzystać. Miedź raczej nie wygląda zbytnio ładnie. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra, gdzie ja właściwie teraz jestem?
Okej, tu mamy kolejne przejście, a zobaczcie, to wygląda tak, jakbym się faktycznie wracał. Także właśnie zobaczymy, co tutaj mamy. I powiem wam, moi drodzy, że przekonałem się do tego, żeby przejść tą grę na 100%, także możecie się spodziewać właśnie, że... O, i mamy światełko, super. Także możecie się, moi drodzy, spodziewać, że właśnie... ja przejdę tą grę na 100% na Let's Playu. Gdzie ja, kurde, jestem teraz? No i kurde, z jednej strony... Czekajcie, zanim z nim zawalczę, to jeszcze sprawdzę. No z jednej strony to wygląda, jakbym szedł dalej jednak. Wiecie co, bo... Kurde, ja już tu jestem w innej lokacji, prawda? Wichrowe urwiska, no właśnie. To w takim razie, wiecie co, ja się wrócę do tych turbin. I zobaczymy jeszcze, co było w drugą stronę. Myślę, że wypadałoby to sprawdzić. A teraz jak mamy światło, to... przebiegniemy trochę szybciej. Bo właśnie jestem ciekaw, co jest jeszcze z tamtej... Wow, bym spadł. Jestem ciekaw, co jest właśnie jeszcze z tamtej strony, bo... tamto przejście wygląda, jakbym miał iść dalej. Zgodnie z fabułą. Także no tamto pewnie jest poboczne, zobaczmy. Mogę po ścianie, widzę, pobiec. Dobra, no i pytanie, co my tu... O, ale ściny, wybaczcie. Co ty tam, Billy, mi mówisz? Skanowanie tu jakieś mamy, zobaczmy. Może o to mu chodziło? Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Okej, zobaczmy. Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. W ogóle to jest notatka mędrcy, okej? Ta planeta i ich dom to prawdziwe objawienie. Wygląda na to, że wielu Zefo, choć nie wszyscy, władało mocą, nazywali ją wiatrem życia. Tych, którzy się nim posługiwali, określano mianem mędrców. W materiałach przewijają się trzy imiona. Eilram, Miktrul, Kujet. Zdaje się, że ci mędrcy zajmowali wyjątkowo wysoką pozycję, poinformowałem Radę, lecz spotkałem się z chłodnym przyjęciem. Są zbyt skupieni na dziejach samych Jedi, a przecież historia mocy to historia nas wszystkich. No jakby nie patrzeć, to w sumie ta. Dobra, i co my tu właściwie? A to jest chyba zamknięte. Nie otwierają. Tak. Zamknięte od drugiej strony. No dobra, to w takim razie dobrze, że tu poszliśmy, bo sprawdziłem tą ścieżkę. Już przynajmniej wiem, że... No i widzicie, stracilibyśmy jeden dziennik, chociaż podejrzewam, że... prędzej czy później i tak bym tutaj przyszedł. Bo skoro tam jest zamknięte przejście, to na pewno w późniejszym etapie gry byłbym w stanie jakoś je otworzyć, ale dobra. Mamy zeksplorowane, najważniejsze. Pewnie to będzie jakiś taki swego rodzaju skrócik później. Jak to nas gra do tej pory przyzwyczaiła, no ale jeszcze zobaczymy. Na razie ruszajmy tam właśnie zgodnie z tokiem fabuły. No i zobaczymy, co się dalej wydarzy właściwie. Czy jakaś może scenka nas dzisiaj zastanie? Kali, już myślałem, że spadniesz. To może spotkamy kogoś interesującego dzisiaj? Może jakiegoś bossa? Okej. Wow, szczurek! Oż ty kurde dziadu, jak mi wyskoczył nagle. Aha, bo on z tej dziury wylazł. Skubany. Wow! O kurde. Muszę namierzać, muszę pamiętać o tym namierzaniu. Ciągle właśnie zapominam o tym. No i pytanie, co dalej? Teoretycznie mogę to spowolnić, ale... Czekajcie. Nie, źle. I chyba całą moc zużyłem, pozdrawiam. Czekajcie. Teraz szybko. Dobra, jesteśmy. Okej, na faście. Doskoczymy. Dobra, jesteśmy dalej. To mi wygląda na problem. I to nas będzie atakować? Serio? A tak przyjaźnie wyglądało. Ostrożnie. O kurde. Ale mi przywalił, zobaczcie. Ja w ogóle nie zwracam uwagi na to, że prawie ginę za każdym razem. Jeny, przesada. Okej, filak, zobaczmy. Kiepski wzrok sprawia, że sprowokowanym filakom ciężko zmienić kierunek biegu, przez co podczas szarży często wpadają na skały. Kopyta filaków pozwalają im zachować stabilność na górskich przełęczach, dzięki czemu zwierzęta te są odporne na uderzenia potężnych wiatrów na Zefo. Filaki to doskonali wspinacze, którzy z łatwością pokonują górskie szlaki. To samotniczy gatunek, a jego młode wcześniej opuszczają matkę, aby znaleźć własne terytorium. Ich najgroźniejszą bronią są okazałe rogi, które rosną przez całe życie i przerastają w tempie jednego pierścienia rocznie. Huk ścierających się o prymat filaków rozbrzmiewa pośród gór niczym grom. No dobra, to na tej szarży trzeba będzie naprawdę uważać.
Bo może być przypał. Już w sumie był prawie przypał, bo prawie zginąłem. Kurde jego macie. Dobra, zobaczmy jak to na mapie wygląda. Okej, tu mamy jakieś kolejne przejście. Dodano nowe cele na holomapie. Odszukaj oko cyklonu, okej. A to oko gdzieś jest konkretnie, tam mamy aż dojść. No to daleka droga nas czeka. Jestem głodny. To się odbija na... Kal, nie! Kal! Nie! O jeden. To nie wyszło tak jak chciałem. Wow! Z rakietnicy mi lucnął dziad, widzieliście co? Podejrzewam, że rakiety to chyba odbić nie mogę. Poczekajcie. Wyjaśnię najpierw tego gościa. No nie strzelaj stary, tu z rakiety porąbało cię. Ostro oberwiemy. Nie odpuszczać! Uwaga! Pięknie, kurde, ale załatwieni. Bez utraty w ogóle zdrowia. No dobra, tędy niestety nie przejdę, także jedyne przejście jakie mamy jest tutaj. Okej. Trochę nas znowu parkuru czeka. Teoretycznie mógłbym przebiec na jednym użyciu mocy, ale powiem wam, że wolę nie ryzykować. O kurde. Dobra, już myślałem, że to się zawali. Okej, jesteśmy. A dobra, może... No i to był błąd z mojej strony. No właśnie. Widzicie dzieci? Nie spieszcie się. Trzeba wszystko na spokojnie rozwiązywać. Dobra, jesteśmy. Na szczęście nie ma fall damage'a w tej... Ej, ale zwróciłem uwagę teraz, że jak spadnę z wysokości gdzieś tam w przepaść, to mi spada pasek zdrowia. Mogłem coś zbadać z tego co widziałem. Coś to mogłem zbadać. Czekajcie, miałem gdzieś ikonkę. Pewnie jeden z Zefo. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. No tak to wygląda, zerknijmy na mapę. O kurde, wygląda mocarnie ten... Ten, nie wiem, posąg gigantyczny? No kurde, Kal! Nie tak to miało być. Dobra, pięknie, załatwione. A mogę to rozwalić na przykład? Nie, nie mogę. I tutaj, moi drodzy, w ogóle chyba mamy ten skrócik, który znalazłem wcześniej, bez kitu. Zobaczcie. Dokładnie, odblokowano skrót, okej, super. Kurde, te projekty są... Znaczy, projekt poziomów w tej grze jest naprawdę świetny, serio, tak mi się podoba. Okej, dowódca szturmowców, zobaczmy. Rozkazuje pobliskim szturmowcom, co pozwala im prowadzić skupiony i zsynchronizowany ostrzał celów, posiada granaty. Dowódcy szturmowców prowadzą swoje bataliony do walki za Imperium Galaktyczne. Rekrutowani z niezliczonych systemów zostali przeszkoleni do wspierania opresyjnej potęgi imperialnej machiny wojennej. Ich strategia i biegłość w posługiwaniu się wieloma rodzajami broni pozwalają im koordynować natarcia, kierować grupowymi manewrami i wykonywać zabójcze uderzenia. Okej. Także wnioskuję, że jak się na niego natkniemy, to trzeba jak najszybciej gościa zdjąć, bo właśnie będzie koordynował te działania zresztą. No i wtedy możemy mieć mały problem. Niech ktoś inny go atakuje. No tam chyba nie wskoczę, co? Wow. Nie zabijesz mnie. No dobra, na razie ślizgawica nas czeka, dobra. Pytanie, czy ja mogę się wrócić teraz? Teoretycznie mogę. Jak to się na mapie prezentuje. Co jest, Bidi? Co z tym, Biduś, tam coś gadałeś? Nie wiem, coś chyba chciał. Niech ci stary nie pomoże. Wow! Pomóż mi! Leczymy się. Wielkie dzięki. Kurde, powiem wam, że niestety, ale nie mam pojęcia, gdzie był ten koleś z rakietą. A on tam w ogóle był. O kurde. Dobra, zginijmy się jeszcze raz. Będzie szybciej. Bo tam chyba z tego co wnioskuję, to nic nie pominąłem. Doskoczył tej liny. Okej, na szczęście doskoczyłem. Dobra. Pięknie. Okej, ładny ten doskok, podoba mi się. Stary monument, jesteśmy w nowej lokacji. Dobra, i mamy kilka przejść. No chyba nic nie zrobię. Dobra, ruszajmy dalej.
Ale boję się tego gościa z rakietnicą. Mogę go zdjąć! Jesteśmy na wpędzie! Uwaga. Kurde, ostrożnie. Dobra, chyba się udało na całe szczęście. Jakaś dziwna kamera była. Jakiś dziwny rzut tej kamery się pojawił. Teoretycznie mógłbym przejść tutaj, ale trzeba naprawić łącze komputerowe. Aha, czyli niestety dalej problemy Bidiego dają się we znaki. No dobra, a czy ja mogę przejść tutaj? Teoretycznie mogę. I to jest chyba przejście sekretne z tego co widzę, bo zobaczcie, mapa mi nie pokazuje tego przejścia. A tu chyba mamy jakieś echo. Oho! Dobra, na szczęście zareagowałem w porę. Zobaczmy. Miriana, zaopiekuj się Sieną. Martwy mieszkaniec wioski. Czyli Ostar niestety chyba nie przeżył, co? Szczątki mieszkańca wioski, który zginął, próbując ratować rodzinę przed Imperium. Tak, to jest ten sam. No to szkoda, że mu się nie udało. Rest in peace w takim razie. Czekajcie, bo mamy kilka przejść, ale z tego chyba... Skanowanie jakieś, zobaczmy. Nie, nie mogę przesunąć. Okej. No ale rozumiem, że tu się nie dostaniemy niestety. Mamy dwa kolejne przejścia. Tylko teraz właśnie pytanie, które Aha, bo ja muszę się dostać tutaj, tylko że... Kal nie ma umiejętności niestety. Kurde, wiecie co, tak się zastanawiam. Aha, bo tutaj rozumiem, że... Nie, to było takie pomniejsze przejście, które ma tylko save point. A nie, tam coś jeszcze jest. I teraz kurde pytanie, czy ja chcę medytować? W sensie, czy ja chcę... Kal, coś ty zrobił. Czy ja chcę medytować właśnie i odpoczywać, czy ja chcę iść tutaj? Może zobaczymy jeszcze kawałek tej drogi. Kurde, ale te ścinki to mnie naprawdę irytują. Ale tutaj chyba też nie przejdę, zobaczmy. Z Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Coruscant. Czy to znaczy, że Imperator interesuje się Zefo? Może. Okej, okay, zobaczmy jeszcze mapę, bo tutaj jest zamknięte. I tutaj też łącze komputerowe. Okej, okay, czyli tutaj... tak naprawdę nic nie zrobimy, także w sumie dobrze, że tu przyszedłem. Jeszcze wyczujmy echo. Został ranny, ale załatwił szturmowca. No, to zawsze coś, ślady walki. Hełm szturmowca porzucony w starciu z mieszkańcem wioski. Kurde, fajne są te historie, że tak właśnie przez wyczuwanie echa przez właśnie za pomocą umiejętności Jedi, wiecie, to nie jest coś z kategorii, że zbieramy jakieś tam audiologii, czy wideologii, czy jakieś tam dzienniki tekstowe. Tylko, znaczy, co prawda jest to dziennik tekstowy, ale jest to streszczenie wydarzeń, które wyczuliśmy za pomocą mocy. I bardzo mi się to podoba. Ogólnie tak naprawdę z pomysłem jest ta gra zrobiona, muszę przyznać, to nie jest, o kurde. Patrzcie, skubany. Kurde, skubany miał karabin z tarczą, ja go kojarzę z Battlefronta. Był chyba z tego co pamiętam. Tamtej grze taki karabin, dobra. Myślę, że to jest pora na odpoczynek. Bo mamy tylko jeden z tym, połowę życia, także odpocznijmy. Wiem, że się odrodzą przeciwnicy, ale trudno i mamy kolejny punkt umiejętności. Pytanie, co ja mogę z nim zrobić, zobaczmy. Coś może w mieczu świetlnym? Zaatakowanie z biegu sprintem umożliwia Kalowi wykonanie specjalnego ataku mieczem świetlnym, zobaczmy. Aha, i to jest takie cięcie, okej. A tu jeszcze nieoczekiwane kopnięcie. Zaatakowanie po szybkim uniku umożliwia Kalowi wykonanie błyskawicznego kopnięcia. Zobaczmy, jak to wygląda. No, to takie akurat mechowe. Ta moc to jest tylko spowolnienie. A, tu wymaga dwa punkty umiejętności na to, okej. Ale dobra, myślę, że możemy sobie pójść chyba w uderzenie ze sprintu. To może być spoko w sumie, że wiecie, dobiegamy do gościa. I szybko go dziabamy pod kwadratem. Myślę, że to będzie spoko. No prezentuje się to w porządku.
Także niech będzie. Dobra, teraz ruszajmy dalej. No tylko tutaj to chyba... Akurat tutaj nie miałem zbytniej okazji przetestować tego, szkoda. Bo chłop miał tą tarczę. Zobaczmy, ciężki szturmowiec. Silnie chroniona, ciężka i szybko strzelna broń dalekiego zasięgu zdolna wytrzymać wiele trafień. Powolny ruch, długie przygotowanie do strzału i czas odnawiania po ataku zapewniają okazję do uderzenia. Ciężcy szturmowcy to wyspecjalizowana piechota służąca Imperium Galaktycznemu w pierwszej linii na polu bitwy. Jest szkolona przede wszystkim do obrony strefy walk jako oddziały wsparcia dla patrolów szturmowców. Żołnierze ci doskonale władają obrotowymi działami blasterowymi Z6, które posyłają dalekosiężny grad pocisków zadających poważne obrażenia, a ich wyposażenie ochronne uzupełnia niewielka tarcza energetyczna. Właśnie jedno, że oni mają chyba jakiś minimalnie lepszy pancerz, to jeszcze kurde mają tą tarczę. Jak to się na mapie jeszcze prezentuje, zerknijmy. Dobra, na razie mamy tylko jedno przejście dostępne. Oho, zaraz za kolejny szturmowiec. Ale czekajcie, nie, ja muszę iść tutaj, co nie? Tak, dokładnie. Oho. Odbijajmy te pociski. Dobra. Już myślałem, że spadłem. Czasami, powiem wam, ciężko jest wyczuć, jak wskoczyć na te rury, żeby Kalmi nie spadł. Okej, tu mamy jeszcze skrzyneczkę. Co się tak, Bidi, zerwałeś? Aha, bo tu mamy jakąś roślinę. O, zdobyto nowe nasiona do terrarium, kędzierza królewski. Okej, fajnie. A tu znowu łącze komputerowe, no dobra. Ciekawe, kiedy w sumie naprawimy Bidiego. Przydałoby się to w końcu zrobić. Ale na razie nie mieliśmy takiej możliwości jeszcze. Teraz poczekajcie, bo mogę się udać tam, ale z drugiej strony tu coś jeszcze jest. Coś tu znajdziemy interesującego? To jest skrzynka. Otwórzmy. Co tam jest? Co to? Okej, rękojeść miecza świetlnego, natura żywiołów 2. Okej. I tutaj się wracamy do tego miejsca. Dobra. W takim razie możemy już ruszać dalej. Kurde, nie wiem jeszcze, jak ta gra się rozwinie fabularnie, bo mówię, mimo że ja fabułę tam mniej więcej znałem kiedyś, bo oglądałem Let's Play, to... No, to była na premierę, więc dużo z tej fabuły zapomniałem. Jedynie końcówka mi się bardzo wbiła w pamięć i ją akurat bardzo dobrze pamiętam. Ale nie pamiętam w sumie samego środka. Jestem ciekaw, jak się rozwinie ta historia. Właśnie niestety nie pamiętam tego zbytnio. Okej, lutujemy. To rozumiem, że możemy sobie skrócik odblokować, okej? Okay. Coś gadają o jakiejś roślinie wybuchowej, ciekawe w sumie. O, zaraza! Wow! Kurde, jeszcze ten szczur! Okej, okay, mieliśmy ten atak z doskoku. Ten nowy. Może spróbujemy jeszcze raz go wykonać. Pięknie! Ej, fajny atak! Fajnie, że to sobie wzięliśmy. Okej, okay, pięknie poszło. Aż chyba Bidi nas pochwalił swoim droidowym językiem, albo nie. A, bo my nie przeskanowaliśmy tego gościa z rakietnicą, bez kitu. Zapomniałem o tym, szturmowiec rakietowy. Manipuluj i odsyłaj pociski za pomocą mocy. Tak można? O kurde. Po oddaniu strzału przeładowuje broń, dając czas na skrócenie dystansu i atak, okej. Okay. Szturmowcy rakietowi to wyspecjalizowani żołnierze służący Imperium Galaktycznemu w wielu kompaniach na obszarze całej galaktyki. Kampaniach, przepraszam. Uzbrojeni w inteligentne wyrzutnie rakiet RPS-6 przeprowadzają ataki dalekodystansowe, których niesamowicie trudno uniknąć. Są przeszkoleni w eliminowaniu działalności wywrotowej, tłumieniu powstań i dławieniu buntów. Przez to zapewniają skuteczne wsparcie naziemne. Choć ich broń jest bardzo groźna, to po każdym strzale wymaga przeładowania, umożliwiając celom ucieczkę lub przypuszczenie ataku. Chyba przepuszczenie czy przypuszczenie? Przypuszczenie to przypuszczać coś. Ale chyba, no nieważne. Powinno być raczej przepuszczenie. No dobra. To co, możemy chyba kontynuować. I co my tu właściwie interesującego znajdziemy? Możemy jakieś interakcje się podjąć. Zgodnie z wolą Imperatora zajęliśmy planetę Zepho i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder.
Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Projekt Świder? Zobaczmy. Zgodnie z wolą Imperatora zajęliśmy planetę Zefo i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy na niej danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny, nie zdołamy zrealizować tu naszego celu. Zalecam, że zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Okej. Okay. Wiem, że on to mówił oczywiście przed chwilą i czytałem drugi raz to samo, ale... To tak wiecie. Żebym może trochę lepiej zapamiętał. To wbrew pozorom nie jest wcale takie głupie rozwiązanie, bo... Gracze często mają, zwłaszcza ja, mają często tendencję do zapominania wielu rzeczy. Żołnierzu, kiedy powrót do bazy? Za kolejne 3 godziny. Przyjąłem. Kontynuować. No siemanko. Nie odpuszczaj! Na sprawę! No to była piękna walka, muszę przyznać. Tu się muszę sam pochwalić. Tu mi ładnie poszło, kolejna skrzynka. Hej! Co to? Okej, okay, aktywator miecza. Jak to w ogóle na mapie teraz wygląda? Ile my tego Zefo? 15% zaledwie zbadałem. O ja pierdziel. Ale w sumie dużo tych przejść jeszcze ominęliśmy. Tu mamy oko cyklonu, powoli się zbliżamy. No dobra. Także lecimy przed siebie. Oho! Żebym tylko dał radę na tą linę wskoczyć. Dobra, udało się. No dobra, tu pewnie trzeba będzie to spowolnić. Okej, dawaj Kal. Dobra, jesteśmy dalej. Tam pewnie bym nie doskoczył. No dobra, także chyba musimy iść tędy. Jeszcze na mapkę zerknę. No, innego przejścia tutaj nie ma. O kurde, czekajcie. Tu się nie dać zgnieść. No i to był błąd. Kurde. Nie, 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 to jest zły moment na spowolnienie tego. No, ej, co jest, no jak... O kurde, czekajcie. No źle znowu. Jak ja mam to w takim razie spowolnić? No co jest? Ej, no ja zginę zaraz. Może teraz? Ej, Nekal, czemu ty żeś spadł? Dobra, udało się na szczęście. Odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra, dzięki. No dobra, no to zwijajmy się w takim razie. Mamy tu punkty zapisu. No wiecie co, myślę, że możemy sobie tutaj ten odcinek już zakończyć. Jeszcze sobie zerknę, bo chyba punktu umiejętności nie zdobyliśmy, co nie? Nie, niestety nie. No dobra, moi drodzy, ale mówię, myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie tutaj już zakończyć. Trochę nas tam pogniotło, ale jakoś tam nie jest najgorszy. Dobrze, że gra tego nie liczy jako śmierć, tylko wznawia nam kilka metrów dalej, to jest naprawdę spoko. Dobra, moi drodzy, także cóż, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku ze Star Wars Jedi Upadły Zakon. Na razie.